Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, lato 2020 się piękne zbliża. Każdy się szykuje gdzieś tam na wyjazd. Natomiast ja, słuchajcie, chcę się z wami podzielić taką informacją. Wielu pewnie stawało na temat, stawało przed takim zagadnieniem, takim pytaniem, próbą rozwiązania, jaki filtr, słuchajcie, zamówić do samochodu, żeby był lepszy. Wiadomo, każdy szuka lepszego, każdy szuka tańszego, prawda? Natomiast słuchajcie, no ja tu mam pojazd, tak jak widzicie, prawda? To jest dokładnie ten pojazd, w którym robimy sobie test. No i słuchajcie, rzecz jest jaka. Generalnie problem się, słuchajcie, zrobił w taki, że ten samochód zaczął troszeczkę kuleć z ciśnieniem. Coś tam niepokojącego zaczęło się dziać, no i słuchajcie, zaczęło się dopatrywanie. Wiadomo, czepiamy się filtra, czepiamy się pompy, szukamy panewek i tak dalej. Co robi jakieś tam nasze niedogodności? No i no nie będę mówił, co tam, gdzie poznajdywaliśmy. Natomiast słuchajcie, na samym końcu zostaliśmy na diagnozie filtra i chciałem się z wami podzielić, słuchajcie, taką krótką recenzją, żebyście mieli jakieś tam krótkie porównanie. Przede wszystkim powiem wam rzecz jaką. W tym pojeździe, oprócz, słuchajcie, tego, że należy co jakiś czas tam wykręcać tą miskę olejową, jest to, słuchajcie, dwulitrowa 140, jedynka oczywiście seat, ale to bez różnicy, bo ten silnik jest montowany w wielu pojazdach koreańskich. No i słuchajcie, co? Pominąwszy miskę, że trzeba odkręcać, gdzieś tam na którymś filmiku było, możecie sobie doglądnąć. Pasuje, słuchajcie, od czasu do czasu zrobić co? Jak wymieniamy sobie filtr, słuchajcie, oleju, tu mamy ten filterek oleju, do którego zaraz dojdziemy, to ja osobiście preferuję zrobienie czegoś takiego. Tu jest, słuchajcie, komora, w której siedzi nasz filterek. Tak właśnie wygląda po wymianie, po wyczyszczeniu tego, żeby ta powierzchnia była czysta. I tam jest, słuchajcie, oprócz tego zaworek. Siedzi sobie jeden, słuchajcie, zaworek. Drugi zaworek, słuchajcie, siedzi sobie o dokładnie tutaj, tam na dole, w tej puszeczce, nie? No one mają wielkie znaczenie, bo to chodzi, słuchajcie, o to, żeby z filtra olejowego nie wyleciał olej w momencie postoju, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że samochód zapala, można powiedzieć, na sucho, dlatego że filtr jest zupełnie wyczyszczony, bo siłą rzeczy wiadomo, że jest on wkładany od góry, prawda? Także wiadomo, że on, słuchajcie, musi ten zaworek mieć, żeby olej mógł być dopompowywany, ale nie opuszczany w dół, jak samochód sobie stoi, no nie na biegu jałowym, tylko, słuchajcie, zgaszonym, bo czasami takie pytania padały. No i słuchajcie, rzecz jest jaka. Chcę się podzielić z wami informacją taką, że w filtrze paliwa, w filtrze oleju, słuchajcie, tego co tutaj widzieliście przed chwilą, mieści się 0,02 oleju. No ja uważam, że jest to naprawdę dużo, ale to jest ten olej potrzebny na rozruch, na tą pracę wstępną, szczególnie na zimnym silniku, gdzie ten olej jest gęsty, ciężko jest go zassać. Tak jak producent to przemyślał dobrze, ale pasuje, słuchajcie, od czasu do czasu, jakby nie patrzeć, wykorzystując tego typu urządzenie, pompeczkę podciśnienia, w bańkę wkładamy jeden wężyk, drugi wężyk wylotowy, oczywiście układ szczelny, no i tym podciśnieniem wyciągamy sobie stamtąd olej, no bo szmatą, no to tak 0,02, życzę powodzenia, usmarujecie, ubrudzicie wszystko. Taką samą pompką możecie sobie wyciągać olej nawet przez bagnet, jak sobie chcecie, nie? No i teraz słuchajcie, robimy wymiankę, no i teraz odpowiadamy sobie na pytanie, jaki ten filtr wybrać. Więc słuchajcie, co tutaj zaciekawiło wszystkich? Słuchajcie, jest filterek oleju, który wygląda, no nie mówimy, że ładnie, bo on już jest brudny, więc przyjmijmy, że on wygląda ładnie. Po prostu to jest normalne jego, że on się zużywa, bo po to jest. Jest tutaj, słuchajcie, zamontowana uszczelka. Ta uszczelka przychodzi tutaj do dołu i ona sobie wchodzi, słuchajcie, w dół. W dół sobie przychodzi tam, gdzie jest ta komora montowania filtra. No i słuchajcie, wiadomo, że jeżeli filtr tego typu jest, on powinien być, słuchajcie, szczelny. Czyli jeżeli ten olej zostaje, słuchajcie, z której strony zasysany, przyjmijmy, że zasysany jest tu od dołu, więc warunek jest taki, że ten olej może być zasany i przepuszczony tu przez filtr, przefiltrowany, że słuchajcie, druga strona będzie szczelna. Dokładnie. Dalej przyjrzymy, słuchajcie, jest powierzchnia twarda.
czyli ta obręcz, która jest tam dookoła, gdzie nasz filterek się, słuchajcie, styka, to jest uszczelnienie naszego filtra. No i teraz, słuchajcie, pokażę Wam jedno porównanie, żebyście mieli jakieś tam rozeznanie mniej więcej, a Wy decydujecie, słuchajcie, co montujecie. No i tak, tą uszczelkę znamy, wiemy, ona jest tutaj na miękkim, słuchajcie, fartuchu tutaj, ona przylega elegancko, ładnie sobie się, także mistrzostwo, gratulujemy. Natomiast, słuchajcie, z drugiej strony tutaj, tego filterka, mamy tu zamontowaną uszczeleczkę. Nie wiem, czy Wy tą uszczelkę widzicie, myślę, że widzicie tą uszczelkę. Ja też ją widzę, natomiast no według, słuchajcie, takiego rozumowania, ta uszczeleczka powinna być, słuchajcie, troszeczkę wyższa. Wiadomo, że ona po wejściu tam być może i uszczelnia sobie, natomiast ona tutaj pod palcem jest no bardzo delikatnie, słuchajcie, wyczuwalna, bo wiadomo, że, słuchajcie, ten filtr musi być tu od tej strony zamknięty, tu od tej strony szczelny, bo jeżeli się dostaje, przedostaje ten olej przez filtr, to wiadomo, że nie może nic gdzieś tam pływać poza tym filtrem, prawda, czyli poza tą uszczelką. No tak to właśnie, słuchajcie, wygląda w tym filtrze. Natomiast, słuchajcie, mamy drugiego filtra, który po obydwu stronach posiada uszczelki. No i tak jak sami widzicie, nie ma jakiegoś wielkiego rantu tutaj. Oj, może odwrócimy go tak do słońca. Nie ma, słuchajcie, wielkiego rantu, ale rant, o, tu będzie sobie leżał ładnie, na tyle jest duży, że my go normalnie widzimy. Więc taka wielka uszczelka, no myślę, że po takim czasie tych 10 tysięcy nie powinna się wygnieść. Mówię, nie powinna. Czy się wygniecie? Nie wiem. W każdym bądź razie, ale jest, słuchajcie, o wiele większa jak tutaj ta. Także, słuchajcie, myślę, że no nie każdy, słuchajcie, ma możliwość, żeby sobie w sklepie ten filtr podglądnąć i zobaczyć, jaki jest. Natomiast jeżeli już będziecie znali mniej więcej zasadę działania tego filtra, że ten filtr musi być z jednej strony uszczelniony, z drugiej strony gdzieś tam siedzieć na tej powierzchni, to słuchajcie, to już będziecie wiedzieli, na co mniej więcej zwrócić uwagę w sklepie, prawda? No nie sugerujcie się, że on jest czarny, a ten jest żółty, nie? Bo czasem może paść takie pytanie, proszę Pana, czy a nie ma Pan żółtych, czy czarnych, bo ja widziałem, że czarne są. Nie, czarny to jest dlatego, że jest brudny w oleju. No wiem, że może to jest może śmieszne. Słuchajcie, jeszcze nim skończę filmik, zapraszam do subskrybowania kanału. Przekonacie się, że to nie boli, ułatwia troszeczkę życie, czasem gdzieś coś nowego się dowiecie. No i oczywiście, jak filmik się przyda, łapeczkę w górę poproszę. No i słuchajcie, tu macie właśnie to porównanie. Ja Wam jeszcze pokażę, żebyście widzieli te dwa filtry tutaj stojące, proszę bardzo. O czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o takim filtrze oleju, który sprawdził się na tych 10 tysiącach. No i słuchajcie, filtr oleju, który aktualnie trafi z wyższą już taką uszczeleczką. No i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz na koniec, którą powiem, bo muszę powiedzieć, żeby nie było jakiejś akuku, żeby nie zatruwać Waszego czasu. Jeżeli czyścimy komorę, słuchajcie, tą z filtra, o której rozmawialiśmy tutaj, dokładnie tą, to pamiętajcie o rzeczy takiej. Tam należy zalać olej. To samo dotyczy, słuchajcie, każdej wymiany, jeżeli tam czyścimy. Czyli jeżeli zlaliśmy stamtąd 200 oleju, to te 200 sobie nalejmy, żeby ten filtr po prostu już na dzień dobry, na start ten olej miał, żeby było mu lżej, łatwiej pociągnąć, bo się rzeczy musi. No także, słuchajcie, myślę, że krótka recenzja się Wam przydała. No i tego typu, słuchajcie, opinia dotyczy wszystkich pojazdów, gdzie możemy sobie porównać te filtry. Także już będziecie mieli rozeznanie. Także jeszcze raz zapraszam do subskrypcji. Łapeczka w górę na to liczę. Myślę, że jakieś miłe komentarze się posypią. Czy ktoś podziękuje? Nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie dzięki, pozdrawiam, cześć, do zobaczenia. Hej.